Szczęść Boże, Marta Grabowska, zapraszam na prognozę pogody. We wschodniej i zachodniej części kontynentu układ wysokiego ciśnienia. W Europie Środkowej, w tym także nad Polską, dominować będzie wyż. To oznacza, że do kraju napływać będzie chłodniejsza masa powietrza. Dziś pogodnie jedynie we wschodniej części Europy. Nad pozostałym obszarem dużo chmur. Na południu i wschodzie może popadać deszcz, a na północy śnieg. Najchłodniej w Rosji minus 5 stopni, a najcieplej w Rzymie i Marsylii 14. I spójrzmy, jaka pogoda czeka nas w Polsce. W przeważającej części kraju pogodnie, jedynie na zachodzie możliwe zachmurzenie i deszcz. W ciągu dnia termometry wskażą od 0 stopni nad morzem, a także w środkowej części Polski, do 2 stopni w województwie zachodniopomorskim i lubuskim. Wiać będzie dość silny wiatr z południa. Ciśnienie spadnie i wyniesie około 1024 hektopaskali. A teraz zapraszam na przegląd regionów.